Cześć mordeczki, witajcie, z tej strony wasz Robinson Crusoe, znaczy z tej strony Boluś i witam was w kolejnym odcinku ze Stranded Deepa. Ze mną w tle będzie Arikson. Cześć, jestem z Bolkiem w tle w Stranded Deep. Jest Popuś i Alibaba, ale to gdzieś tam tak. Na koncercie w Polsce. I ogólnie dawno nie było Stranded Deepa, ale dzisiaj tak ogólnie miałem iść na 10 do szkoły. I pojechałem, spokojnie, pojechałem sobie do szkoły na 10, ale się okazało, że wszyscy poszli do domu, także usprawiedliwiłem sobie wszystko. Dziś ostatni dzień praktycznie w szkole, bo za tydzień nic w następnym tygodniu nie będzie już raczej chodził do szkoły. I co, no dzisiaj Stranded Deep, ogólnie mam też szybszy internet dzisiaj, także zaraz zobaczymy, jak ten odcinek szybko mi się łupnie. Mam 6 pobierania, 1 wrzucania, w godzinę mi włączyli, także super firma, mam nadzieję, że internet będzie się dobrze spisywał, tak aby go wziąć, ale bez zbędnego pierdzielenia. Dzisiaj bierzemy się za budowanie. Ogólnie tutaj zaraz powstanie chatka i zacznie budować jakieś różne rzeczy. Przeniosłem się też na nową wyspę. Ogólnie nasza wyspa, tamta stara jest tam, a wieża jest jeszcze za nią tam. A tutaj, tutaj jest nasza stara wyspa tu, a ta wieża jest tu i tam. A po prawej tam stronie mamy jakąś nową wyspę ze skałami, na którą też dzisiaj postaramy odwiedzić i będzie trochę dłuższy odcinek, a dajmy taki z 30 minut, jak mi kamera tylko wytrzyma, bo dysk na pewno. I tak, zacznijmy dzisiaj, bo chciałbym zbudować, zaraz jestem ciekawy, chciałbym zbudować dzisiaj troszkę inny domek niż zawsze, bo chciałbym go zbudować właśnie z wall, ze ściany, tak, to zaskoczenie niemałe. I to by było właśnie, patrzcie, o, z tej, z blachy, tak jak wam mówiłem. Bo na stal mnie nie stać, zbyt droga. Także dobra, tutaj byśmy sobie rąbnęli. Jeżeli chodzi o podłogę, czy ja będę miał tyle? Nie będę miał tyle na podłogę, ale ładna podłoga jest z tego. Ale jakbyśmy... jakbyśmy mieli tą podłogę, ale by było ładna. Oj. No nic, zobaczmy ile my mamy teraz naszej blachy. Trochę tego, jak widzicie, pozbierałem, przywiozłem z tamtej wyspy, ale to i tak jeszcze jest za mało. Tak mi się bynajmniej zdaje. Trzeba byłoby popłynąć na jakąś wyspę, poszukać jeszcze. Mamy dwa... Mamy cztery... Nie mamy nawet na cztery ściany. No niestety. Niestety nam się to nie uda teraz. Popłyniemy zaraz na jakąś wyspę. Czekajcie, to wszystko wywalę tutaj. Nie lubię, jak to tak lata. Ale nie się poradzę na to. Mamy tu też jeszcze, widzicie, trochę różnych... O Jezu, normalnie Katrina tu przeszła przez moją wyspę. Ale i tu mi się fajnie zajmuje, proszę ja was, pięknie tym kombajnikiem. I dzisiaj już praktycznie ja już wszystkie mody mam wgrane, chłopaki też. Wczoraj mieliśmy troszkę problemy, bo no, praktycznie ja cały dzień spędziłem na wgrywaniu, znaczy na szukaniu swoich modyfikacji. Udało się, ale później na koniec okazało się, że praktycznie po jednym ciągniku każdy odpadł, bo lagi straszne, no jak serwer dedykowany jest na to strasznie uczulony. Też długo się Arek męczył z moim Ursusem, ponieważ chyba z 5 razy go wrzucaliśmy z racji tego, że no jednak serwer dedykowany nie chciał go w ogóle przyjąć. Dobra, zostawiamy mu ze względu na... No, ze względu na XM, Boże, na moddesk. No. Jakiś był błąd i wrzucaliśmy go 5 razy, ale udało się i działa. Zobaczycie sami. Musimy jedną stal znaleźć, także dobrze, ruszamy od razu na samym początku na poszukiwania. Tutaj miałem dwa statki do spenetrowania, ale to zrobimy sobie... grunt głęboko penetrujący. Zobaczycie, o co chodzi w odcinku z farminga, który pojawi się, no prawdopodobnie już jutro lecimy z naszą zajebistą serią. Miejmy nadzieję, że się wszystko uda. Dobra, czekajcie, popłyniemy sobie teraz, gdzieś tu była ta wyspa jeszcze, taka jedna ze skałami. Tutaj ogólnie widzicie jeden statek, tu gdzieś, o, tutaj właśnie był drugi podwodny. Także jak już z powłotem sobie włacać, to wszystko zobaczymy, ale to spokojnie. Nasza kosiarka tu chodzi, jak widzicie, tam trochę benzyny znalazłem, 3 karnistry leżały po drodze. O, właśnie, to mi się załadowało za... Co to jest? Tutaj co pokazuje tym? Poczekaj, to tak skała by fajnie wyglądała? No. Ty tu bylce. Nie no, żartuję. Ja jestem ciekawy, kiedy na kolejny wipe będzie, znaczy aktualizacja do naszej świetnej gry. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego jeszcze poprawią, zmienią kilka fajnych rzeczy. Kurde, to jest serio skała, chyba taka samotna. Oni by fajnie by zrobili, gdyby dodali jakieś, słuchaj, te... Jakiś takich, nie wiem, właśnie, że musisz walczyć z nimi. No właśnie, żeby każdą wyspę sobie można było odblokować, to ich zabić, że oni mają właśnie już swoje domki i coś takiego, wioski, żeby można było to przejmować, bo no mówię, no nie mamy tutaj rywala oprócz rekina Marka, który no straszy nas piekielnie w każdym odcinku. Kiedyś dostanie taki ostry wpierdol, ale jeszcze nie nauczyłem się go łapać. Jezus Maria, jaka fajna wyspa. Wow.
Ale tu będzie zaraz organia... Zrobiłeś jak ten... Zrobiłeś jak ten z tego filmu. Wow! Ej, zaraz tutaj zabierzemy, bo naprawdę sporo fikusa jest. Dawaj go. Znaczy patyków, jakby ktoś nie wiedział, że to jest, że fikus to patyki. I weźmiemy sobie kilka patyków, przydadzą nam się na pewno do naszego tam majstrowania. Fort Fikus. I czekaj, ogólnie to tak, te deski, ale tych desek nie ma w ogóle na podłogę. O, jest. Dobra, jedną mamy już. Metal jest i deska, jest, pięknie. Jeszcze z jedna. Na starej wyspie wiem, że miałem deskę. Mod jest deska. Druga, ale zajebiście idzie. Czekajcie, moment, bo to widziałem jeszcze naszą blachę. Jest, pięknie, jest kolejna blacha. Kurde, Krzychu. Ale mi się wyspa... Jest kolejna blacha, no nie wierzę, ale to normalnie dzisiaj... A już bym myślałem, że deska, no już takie to było zasko... Już wszyscy trzymali kciuki, ale nie. Trzyma to nas gra nadal w napięciu. Niby nic się nie dzieje, ale jest fajnie. No i kolejny, jest, mamy metal, także już mamy ognisko zrobione. Nie no, zajebista wyspa. I jeszcze ogólnie ze dwie, jakbym znalazł blachy, to już na pewno mi starczy. Blachary. Dobra, weźmy jeszcze tego fikusa, bo nie będziemy tak to u siebie drzewrąbać. Ale ogólnie zostawmy też sobie miejsca. Czekajcie, ile? Mam 4 na 4, także jest spoko. Lecimy zobaczyć, czy coś ciekawego. Ogólnie kamienie. Widzę 4 kamienie. Można by było je wziąć, ponieważ nam się przydadzą. Na naszej wyspie już nie ma kamieni, bo wyzbierałem. Jest skrzynka i ty. Kurwa, taśma, ale może być. O, jest deska, jest metal, są kamienie. No i mamy wszystko. Ja pierdzielę, ty. Kamieniową znalazłem, Krzychu. Jeden kamień. Drugi. Zatrudnij kamień, się. Trzeci kamień. Ja cię kręcę, mam nawet te jeszcze. Nie wiem czemu jak kraby teraz smażę, to żygam po nich. Nie wiem, czy nie jestem uodporniony teraz na nie. Niby są wysmażone, jest wszystko, ale fajnie. Fajnie, że teraz zrobię coś takiego, że właśnie są z kamieniami jakieś takie wysepki. Super, super, podoba mi się to. Mamy 7 minutę, już mamy troszkę rzeczy znalezionych. Wprawdzie jakbym zajebał jeszcze te 4 kamienie, już bym miał kamieni normalnie zapas na 2 dni. Bo będę musiał ogniska postawić od nowa i wszystko, także wiecie. Przyda mi się to niezmiernie. Ogólnie kamerkę trochę bardziej sobie damy w tą stronę. O, idealo tera picabello. I co? Nie, już chyba tutaj... Mamy jakąś wyspę jeszcze za tą wyspą? Z tyłu? Chyba nie. Czekajcie, luknę tylko sobie. Rzucę okiem. Jest, mamy jakąś jeszcze wyspę. Możemy na nią zadziorgać. Niedaleko ona jest nas. Tak, więcej nie bierzemy na razie rzeczy, lecimy jeszcze na tamtą wyspę i z powrotem zahaczymy o nasze statki. Nie, naprawdę, łup udany. Udany łup, nie powiem, jestem strasznie zadowolony. Dobra. Nasza kosiarka działa. Bak pełny, zalany, to lecimy na rogala. Ej, tam jeszcze jakaś wyspa z tyłu jest. Naprawdę, teraz tych wysp dali tyle, że nie wiem, czy przy każdej aktualizacji zdążymy zwiedzić, ale spokojnie teraz O kurna, Krzychu, kolejny metal. Jak ja go mogłem przyuważyć? Stal znaczy. Metal foch. Dobra, no. mamy i spadamy. Ogólnie spokojnie teraz normalnie zasypię was, jeżeli będzie ten internet wypali. Dysk jest, to... Wypalić. No normalnie koniec szkoły, ja was zasypię filmikami, nie? No będę próbował po dwa bynajmniej. Farming, żeby był dzień w dzień i żeby był jakiś drugi odcinek. O, ale by wam się to podobało, bało na pewno. Tylko ciekawe, czy by mi wena by mi starczyła, ale chłopaki są, zawsze, no mam nadzieję, że na polusiowo to będzie taka faza na spięciu, będzie na serwerze. No wiadomo, będą lagi od czasu do czasu, no bo to jednak jest. Jest to, że no te mody od czasu do czasu też i dedyk zalaguje. Nie wiem czemu są od czasu do czasu, że wszystkich złapią tak delikatnie lagi przez chwilę. Ale... O, mamy kontener, ale niestety, kurwa, chyba nie uda mi się go przewieźć. Bo już zawsze próbowałem go rozwalić. Kiedy zrobimy sobie domek z konteneru? Także na razie dzisiaj zrobimy sobie z blachy. Następnym razem zrobimy sobie z konteneru. Dobra, teraz najgorsze. No. Ustawianie kurde tych, ustawianie świateł. A, no dasz radę, już tyle rzeczy już porobiłeś, umisz to wszystko, Kazimierz. Dobra. Wiem, ale długo to zajmuje. Chuj. Dobra, lecimy sobie na wyspę, nie wiem... O kurwa, łódka. Himmel. Nieważne, co się stanęło. Ja pierdolę. Jasiny, nie? Wyjebało mi łódkę na 50 metrów. Ale już całe szczęście przewróciła na dobrą stronę. Dobra, od razu lecimy w pierwszym momencie na dwie łódki rozdupczone. Dobra, chwila odpoczynku. Panie, nie obrażaj pan, dobre? Panie, a pośredniaku byłeś?
kurwa. Byłem, ale w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Ej, serio, nie ma żadnej tej? Żal. Żal. Słuchajcie, podzwiedzamy sobie rafę kolorową. Dobra, nie ma nic ciekawego. Ja pierdzielę, dwie rozbite łódki i nic ciekawego. No nie fajnie tutaj się zrobiło, proszę was. O, coś nie widzę. Myślałem, że to jest kolejna blacha. Ogólnie plandeki, kurde, są plandeki, nie wiem czy nie zahaczę. Dobra, weźmy na razie tą plandekę. Po jedną jeszcze zahaczaj. Złap haka i zahaczaj, niczym kurde, kapitan już. Hak. Jack Sparrow. Jacek Sparrow. Dobra, mamy kolejną tą plandekę. Jeśli chodzi tutaj o patyki, ja pierdzielę, naprawdę wysypisko jakieś. Mam. Dobra, smaka nic na nie hak. Zlecimy, lecimy jeszcze na tą wysepkę, ogólnie jak z moim spaniem. Dobra, coś się napić, czyli zjemy sobie dwie kury. Kuraka, nie, co to jest? Kuraka odrin. Nie, to jest jak to się zwie, poczekajcie. Kura, nie, kura fruit się nazywa to. Owoc kury. Ej, ogólnie bardzo ładna wyspa z tego co widzę, strasznie zielono na niej. Ojejku, dużo materiału na pewno. Takiego do budowania. Kurde, ale ładna wyspa, naprawdę ładna. Kolejna wyspa, którą prawdopodobnie nie będę teraz penetrował za bardzo. Grunt głęboko penetrujący. Wezmę tylko to, co mi jest najbardziej potrzebne. I spadamy do nas budować, żebyśmy chociaż coś troszkę pobudowali w tym odcineczku. Bo myślałem, że jednak od razu zacznę budować, ale jednak nie mamy tych materiałów. A jak już mamy zrobić, to picabello, pizza italiana. I dobra. Giuseppe. O, Giuseppe, bardzo dobra pizza, polecam. Ja też. Tylko nie jedzcie mrożonej. A, no, bo zęby bolą później. No, trochę. Kurde, ty. Nie powiem, dużo miejsca, strasznie dużo miejsca. Ale myślałem, że na tych wyspach trochę coś sypnie materiałem. Dropnie. Moglibyśmy wyzbierać owoce, powiem wam tak, bo... Później te owoce bym zabrał do siebie na wyspę. Dobra, ogólnie... O, jest, dobra, są deski. Czekajcie. Kurna, już są cztery, także już kolejny stag mi się pojawi. Nie bardzo. Ale na naszej wyspie są jeszcze chyba... O, jest kolejna blacha, super. Ra. Cztery, jest jedna, dobra, czyli super, mamy na pięć, także spokojnie nam starczy już na wybudowanie pięciu ścian. Sześciu, no to super. No. Dobra, teraz ja bym sobie zabrał jeszcze. Dobra, można już powiedzieć, że jest skończony, nie? Tak? Jo. Poczekaj, jeszcze tylko... tego. Jebniemy. O, właśnie, co przy okazji poprawię, bo jemu nie chodziła ta kamera w środku, nie? Serio? Dobra. No, to popła. Nie chodziłem. Dobra, jednak popłanie. To zjadłem, pomyślałem, że nie będę tego zabierał ze sobą. Dałem mu jednak brudzenie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak nie będzie brudzenia, też się nie obrażę, bo czasami lubię jak jest bez brudzenia. Wiem, w kombajnach to też tak w ogóle. W niektórych tak, w niektórych nie za bardzo to pasuje. Cip, taś, kurwa, coś byśmy mogli tu wziąć. Dobra, zahaczymy akurat do te statki. Hakiem. Dobra, tu nic nie ma. Ziemniaków nie biorę, teraz... bo ziemniaki tam mamy u siebie. O Boże, moja teraz łódka. Taki pirat z Karaibów jesteś. Czekaj. Gdzie ją trzymasz tu już? Puść. To wyglądało jak ten, jak ksiądz, który trzyma za plecak. O Boże. Przed chwilą. Poczekajcie. O, patrz. Sorry. O, w kolędnicy. Za co trzyma ksiądz podczas stosunku? Za plecak. I ten. Bo... I tutaj idealnie naprawdę wyglądało tak samo jak to. Oj. Ja przyjebawszy w jakiś kamieniawszy. No dawaj, krzyku, bączka kręć. Ale poszłem po dobra. Lecimy. Kurde, no polecacie jeszcze The Forest. Dość podobnych takich gier, ale nie, The Forestu nie chcę jakoś mnie tak. Może kiedyś, ale nie, strasznie wymagająca gra. I trzeba dużo poświęcić poza odcinkami, a nie chcę tego. No ale poza tym, z tego co ja słyszałem, wiesz, wchodzi aktualizacja i ci resetuje sejwa. No właśnie i ten problem jest duży. No właśnie wiemy to samo nawet. Dlatego większość ludzi czeka, aż wyjdzie ta taka wersja 1.0, to już taka co, wiesz, stabilna, że już będzie fabuła i o, dopiero kurwa, wtedy. Ty, jak wyjdzie 1.0, stabiła fabularna, tak? To słuchaj, no. To u mnie jest dopiero wersja 0.11, a jak ja zaczynałem grać, była wersja 0.6, także no kurna, jeszcze tylko 90
aktualizacji. Teraz jest 0,40 i coś, wiesz? O, no to ty już widzę, że jak to się nazywa? Że The Forest daje radę, ale on to jest bardziej starsza gra. No i niestety ma większą popularność, więc na pewno też więcej tam troszkę nad tą grą siedzą. Dlatego też pojawiają się coraz większe dodatki. No ale jeżeli ty mówisz, że każda, no ale prawdzie to też się tak teraz myślę, że każda gra do 1.0 będzie dążyła, no to kurwa, nie wiem co tu nas czeka, ale prawdopodobnie będzie budowali taką aglomerację, że ci głowa mała. No. Ej, wiecie co? Nie mogę kurwa złapać mojego tego Rafał. O, jest, dobra. Złapałem po prostu, czasami od czasu jednak się zbuguje ta gra, leciutko. No poziom. Krzychu, dobra, wchodź. Puścią, powiedziałem, puścią. Dobra, spadamy, bo zaraz będzie ciemno chyba. Nie, to 16 się dopiero robi, ale to już jak widzicie słonko już nam się tutaj pojawia na horyzoncie. I dupcymy, dupcymy na naszą wysepkę. Przy okazji rąbniemy właśnie zaraz ten jeden statek. Zobaczymy może coś ciekawego się tam znajdziemy, choć wątpię, bo już takiego co mam znaleźć to znalazłem. Już nic takiego ciekawego chyba nie ma. Kurwa, nie widziałem tego. Dobra, polecimy sobie tyłem. Ważne, że też można. O, czasami jak widzicie, no jest lag, jak nowa wyspa nam się ładuje, ale się nie dziwię, no to straszne wymagania ma ta gra. Z racji mi się wydaje wody i słońca, bo to strasznie laguje, jak sami widzicie, no ale efekt jest zajedwabisty jeszcze. Podwodny świat, chciałbym, kurde, szkoda, że pod wodą nie można czegoś fajnego jeszcze spotkać. Na pewno też urozmaicenie jakiekolwiek by było. No i szukam strasznie tej butelki, nie, ja bez tej butelki nic nie mogę zrobić. No to jedynie, o, to może w statku mnie... Podobno jest tylko jedna butelka na serwer, nie, także... No nie jest ciekawie, tak? Cały serwer będę musiał obejść, żeby znaleźć butelkę, także jakby udało mi się chociaż w połowie sezonu odcinków znaleźć, to ja bym był kurwa niezmiernie szczęśliwy. No bo jednak to picie cały czas z kokosów jest uciążliwe, bo to no niedużo nam daje, tak chwila... O kur... Chwila, moment i już jesteśmy niestety spragnieni od nowa, dobra. Przydałoby się teraz, wchodzimy. Witaminy. Tak. Tank jakiś. Kolejny. No. Kolejny ten silnik. Także zbudujemy sobie jakąś tratwę. O kurwa, płetwy, brawo. No i teraz możemy jechać na Marka. No to jedna z rzeczy, którą warto było czekać. Na pewno szybsze pływanie, co pozwoli nam na to, że nasz Marek nie odwróci się. Gdy będziemy go gonić, cały czas możemy za nim naparzać i go uderzać, a on niestety nic nie jest w stanie zrobić, bo jak pływamy bez płetw i próbujemy płynąć za nim, oddamy 2-3 ciosy, on nam niestety odpływa, zawraca i pierdoli nam. Tak mówiąc, a podczas gdy mamy płetwy, to możemy właśnie takiego rekina znaleźć. Gdy go już mamy, to już praktycznie jest nasz, także spokojnie. Czego Marek? No tak jakoś nazwałem go Marek. Chciałem, żeby to był mój Marek, żeby nie było mi tak smutno. Jestem Kacper, on jest Marek. Dobra, czekaj. A ja Arek. No, płyniemy sobie tutaj. Do rybu. Dobra. Kombajn gotowy. Tak? No. No zaraz sprawdzę, czy działa. To sprawdzę. A później header się i ten header, no tak, header jeszcze dorób. Dobra. Header Jadwiga. Możemy się brać za budulec. Zigubugulec. Czekajcie. Zigubulec. A jakbyśmy sobie taki mały domek zrobili. A tak... Nieduży. Taki no mały domek. To ciekawe, ciekawe. No możemy tutaj sprawdzić. Chyba, że jeszcze będzie ładna ta podłoga. Bo szwedzką sobie założymy, tak. Będzie burżuazyjny dzisiaj dom. Będzie podłoga szwedzka, pojawi się w moim domu. Tutaj gdzieś było. Tutaj jest. Bardzo, było, było, było. Bardzo ładna podłoga, tak, bardzo. Tak, tak, duża sztuka, tak, tak. Czekajcie, ja mam to zrobić na środku wyspy, czy nie? Wprawdzie chciałbym tu wchodzić bez drzwi, tak? Tak. Czekajcie, żeby to nie pomylić się teraz, to trzeba ładnie to wymyśleć. Czy to ma być tu tak ładnie na... O, a może byśmy to tak zrobili? Nie wiem jak o, coś. O kur... Jak ładnie, jak ładnie, bardzo ładnie wręcz bym rzekł. Dobra, sprawdźmy teraz jak wyglądać będzie nasze drzwi. Dzień dobry, chciałem kupić drzwi. 2,50. Kura geska. Za klucz. O, panie. Panie, kurwa. Panie, co to jest?
Jakie piękne. O jest. Matko bosko. Czekaj, my byśmy mogli się wyspać zaraz. Ogólnie to se save'a zapiszmy sobie. 20 minut już mamy, ja pierdzielę, jak to leci ten czas. Ale ładne. Ale ładne. Nie będzie mało. Potrzebowalibyśmy. No to będzie za mało, tylko łóżko bym postawił. No ale wprawdzie na co mi więcej chałupa? Ognisko zaraz tutaj zrobimy. Czekajcie, bo ognisko to muszę gdzieś zrobić w bardzo poręcznym miejscu. Czekajcie, czekajcie. O! Albo nie, tu coś zasadzimy. Dobra. No i teraz rozkmina. Wprawdzie jakbym znalazł jeszcze tą jedną deskę. Czekajcie, prześpijmy się. Zobaczymy, gdzie nas wyrzuci. Ale jestem ciekawy, nie? Na którą godzinę? Czwarta, bardzo ładnie. Na czwartą rano nas wyrzuca, także super. Czekajcie, pozbieramy ogólnie te... Ich mamy. Ich mi starczy. Ależ się jedenastka przypomni, nie? O. Człowieku, dźwięki z jedenastki te oryginalne dałem, one ładne były. Jo, zresztą. Jedenastka też miała swój urok, także jak troszkę jedenastki ją no słuchaj, to się nic nie stanie. Naprawdę były ładne. Także. Dobra, czekaj, bo ja tą blachę niosę. Wywalę te niepotrzebne rzeczy. Kurde, może jakiś dłuższy jeszcze odcinek, ale... Ale też, żeby nie był za długi, żebyście wy chcieli to oglądać, ale może tak dla sprawdzenia, czy wam się to spodoba, czy też nie. Dobra, sprawdzę. Dobra, czekajcie, bujnijmy się jeszcze, bo zaraz się będzie robiło widno. O, mamy kolejną... Ja pierdzielę się, dwie blachy. Sino, co się dzieje, ty? Co się dzieje? Wyjebie zaraz. Szukamy deski. Szukaj. Miuchaj, szukaj. New Holland. Jest, deska New jest. Holland. Są dwie deski, dobra, ja na jednej wyspie jeszcze wiem, że... Czekajcie, a może obejdźmy tą moją wyspę, może ta moja... Wyspa będzie miała deskę, która uratowałaby naprawdę ten odcinek. Życie. Dlatego, że... Mając jeszcze jedną deskę, sobie wydłużę ten dom i znajdę naprawdę materiał na pobudowanie większego tego domku, bo myślę, że naprawdę fajnie by to wyglądało. I chyba nie będzie. Chyba nie będzie takiego rogala, trochę zrobiliśmy. No jak miałaby być, to by była na brzegu. Albo gdzieś tu powinna być wyrzucona. Na brzeg bynajmniej. Dobra, nic więcej tu nie ma, czyli musimy jeszcze zawędrować na jedną wyspę. Dobrze, akurat zlokalizujemy sobie kolejną wyspę, co jest za nami. I tam mam nadzieję, że... No bo ja mam pewną deskę, mam u siebie, tak? Ale chciałbym jeszcze znaleźć trochę blachy. No i naprawdę ten domek będzie ładny, będzie śliczny. Jak nie dokończymy go w tym odcinku, to w następnym na pewno już pobudujemy sporo. I myślę, że takie odcinki wam się będą podobały, że troszkę właśnie wędrujemy, trochę szukamy, troszkę budujemy. No bo niestety, ale brakuje nam jednej deski. Kurczę, tutaj mamy... Ale mam sporo tego metalu. Na raz, dwa, trzy, cztery ściany możemy zrobić. Także raz, dwa. No właśnie, a to by było raz, dwa, trzy, cztery. Idealo, dobra. Czyli po prostu musimy jeszcze popłynąć na wyspę i szukać kolejnych rzeczy. Ja już tego na razie, czekaj, wywalę to. Znowu po całej wyspie mi się Katrina zrobi. Dobra, jeszcze te cztery. Nie chcę na to patrzeć. Ja pierdolę. Później ja bym to znalazł w ogóle. Czekajcie, trzy stale. Ej, byśmy mogli coś do jedzenia wreszcie zacząć robić, może co? A nie, zjemy jeszcze no. Te kuro, coś tam. Już tak na szybko coś, wiecie, nie będę się teraz roztrwaniał. Zjemy coś na szybko na mieście. Trzy deski, dobra. Może nam się uda jeszcze znaleźć kilka, to jeszcze coś ciekawego się zrobi. Kamienie. Kamienie zostawiamy, bo będą się przydadzą na pewno w budowie takich pojedynczych, fajnych rzeczy jak ognisko. I coś w tym stylu. Dobra, mamy to. Mamy to. Robimy spanie. Znaczy save'a. I super, super. Mamy kolejny... Fajnie, że teraz właśnie zdążyliśmy się super wyspać. Dobra, mykamy. Ta wyspa jest tu. Ej, nie jest daleko, także jeszcze powinniśmy obrócić coś do końca odcinka. 25 minutek.
No zobaczmy, może pobijmy rekord na tym kanale, zróbmy 30 coś minut. Tylko też będzie mi się to renderowało, zanim mi się to wrzuci. Ale dobra. Teraz masz internet. Ale teraz właśnie zobaczymy, bo też będę konwertował na pewno, bo 3 giga to raczej nie będę wrzucał, nie z takim, nie z jedynką pladu, tak? Ale tak jak mi się coś wrzucało 5 godzin, to teraz 2,5 mi się wrzuci. Oj, widziałem jakiś statek, pod, no jest za nas... Ile pierw miałeś uploadu? 0,4, 0,5, a teraz jest 1, 1,1. No to widzisz. Ale to i tak, że przy internecie 6 mi to zrobili, bo kiedyś jak chciałem podpisać umowę i ten, no to przy 8, bynajmniej, a 8 9 dych. Teraz za 6 bym płacił chyba około 60, bo właśnie wyszła mi umowa, jeszcze chcą mi tam, wiecie, chcieli mi zamiast to, jak miałem 2, chcieli dać mi 3 za tą samą cenę, nie? A teraz właśnie chcą mi, chcę właśnie coś szybszego już, no bo już wolę te 2 dychy więcej płacić, ale żeby chociaż mógł grać wreszcie, bo jak sami widzieliście na niby. A teraz masz, słuchaj, 3 razy szybszy, nie? Mam 3 razy szybszy i 2 razy większy upload, także no myślę, że spoko by było. O kurwa, ale tutaj jest, o Jezu, statek za statkiem. Super, super, kolejna fajna wyspa, jak nie, no to skończymy tutaj na tej wyspie nasze działania. I odpalimy tak w kolejnym odcinku, tylko że ja będę, o dobra, mamy plandekę. Spoko. Mamy plandekę, kurde, odwaliłem młotka, nie zostawiłem, tak? Zgadnij, ile zajmuje ten kombajn. Nie wiem, aż 15 mega. 9. No żartujesz. Nie. No i o takie coś właśnie chodzi na serwerze, żeby nam nie lagowało. Ale wyspa. 9 mega. Ty, wiaderko. Kurwa, taki dalej kamień duży. A tak później, kamień duży? Wiaderko. Daj kamienia. Dobra, mamy wiadro. Ty! Dwa wiadra! Jakie jaja! Dwa wiadra na jednej wyspie. Jejeń? Czy to był znak, że jest tu gdzieś butelka? Halo! Jest. Halo! Dajcie mi jakąś owoca, bo jestem głodny. Jeszcze jakiś jeden owocek. Kici, taś, taś. Ej, no trochę zawiedzony wyspą. Cały czas miałem Wi-Fi włączone na telefonie, nie? No, z racji braku deski. Braku deski jakiegokolwiek. Ojej. Ojej, Krzychu. Coś mnie wciągło. To czy sobie to rekin? Krzychu, wskoczysz tu czy nie wskoczysz? Nie skoczyć tu chyba, dobra. Idziemy zobaczyć, co jest w środku. Silnika nie chcę. Witamin na razie nie chcę. I tego też nie chcę. Dobra, będę wiedział, że w tym statku jest trochę rzeczy, po które warto przyjechać w razie budowy tratwy. O, brawo, jest sikiera. Sikiera bardzo potrzebna sprawa. Dobra. Się zdenerwuję, wezmę sikierę. Zrogalimy sobie tutaj jeszcze. Wypuść mnie, już nie chcę tutaj z tobą być. Kurwa, jebany gnoju. Dobra, brawo. Wyskoczyliśmy i śmigamy jeszcze dookoła tej wyspy. Zobaczymy, czy będzie jakiś statek, czy też nie. O, ej, jest wyspa. Ej, to jest moja chyba wyspa. Czekajcie, bo mi się popierdoliło teraz, żebym ja w ogóle wrócił. A to nie, mamy save'a, w razie czegoś to bym nie zapisywał po prostu. I tak bym nie miał gdzie zapisać, bo muszę wybudować jakiś nocleg. Dobra, czekajcie. Weźmiemy tutaj, bo tu jest koniec mapy. Ogólnie no szkoda, kurczę, byłem pewny, że coś znajdziemy. Dobra, mamy jeszcze jakiś statek, możemy go do niego zawitać. Ale leciutko wystaje, tylko zobaczcie, ej, to może być jakiś nowy statek w ogóle. Jeszcze tak leciutko to nie widziałem, żeby wystawał jakiś. O kurwa, na pewno. Serio, nic nie ma? Dobra, złapmy powietrza. O. No i to jest... No, to jest kurwa, to jest kurwa najgorsze, nie? Zobaczcie, tak zajebać mi statek perfidnie, nie wierzę. Dobra, bo już będzie mu się kurwa dusił. Dobra, jedziemy stąd, szkoda. Ja cię kręcę, lipa totalna. Normalnie skała, no to jest właśnie ten błąd gry. Moim zdaniem. Że właśnie w skale jest ten. Jest wszystko, wiesz, ze środka, z tego nic nie można wyjąć ze statku. Trochę ból, bo można by było coś ciekawego tam znaleźć, no ale niestety.
Kurde, no to no jedynie mam tam deskę pewną tam, na tamtej mojej wyspie, no niestety będę musiał się wrócić, ale to się wrócę po odcinku, tak żebyśmy... Albo już sobie wybuduję ten domek, albo będziemy sobie go budować na wizji. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, abym go właśnie wybudował z wami. Czy mam to zrobić już poza odcinkiem i budować coś innego, ale myślę, że nawożę sobie towaru chociaż teraz poza odcinkiem, nie? Ładować towary. Tu jest duży statek, tu może być ciekawa... Boluś. Tak? Działa, nie? Wszystko? Boże. Ja nie chcę myśleć, ale właśnie chyba straciliśmy naszą łódź. Bandaż. A ja nie chcę nic ci mówić, ale kombajn działa, nie? Wiem, słyszę. Cieszę się bardzo. Dobra. Ja nie chcę myśleć, ale chyba kurna nasza tratwa się obaliła. No i tak jak myślałem. Mamy dwie sikiery, super. A nie, chimer to młotek. Chyba jak się zdenerwuje, wezmę. No i nie wierzę, no trzeba będzie teraz obrócić jakoś, a ja tu już sobie obrócę, poczekajcie, poza odcinkiem, Krzychu, dawaj, obróć ją. Obróć ją. Obróć ją. Ubróć. Ruła się otwiera, to dobłe. Dobra, ja sobie zrobię to poza odcinkiem, bo tak to nie będę was tutaj męczył już i tak nic ciekawego nie zrobimy. O, wyjebałem ją do góry. Jest, spadła, dobra. Także... Ej, kole, kurde. Ej, idealnie pasuje mu header z tego oryginalnego. Tak, no to dobrze, to jedynie jakieś rzeczy. Ej, ale nie wiem, czy ci się będzie podobało, ale gardzier ma bardzo długo. Dobra, zaraz zapomnimy. Dobra, to by było na tyle, kochani, w dzisiejszym odcinku. Ej, ta łódź leci po tej wodzie, czy ona normalnie płynie? Bo tak dziwnie, strasznie zaczęła lagować. Dobra, to było na tyle w dzisiejszym odcinku, wam dziękuję serdecznie za uwagę. Piszcie, kiedy chcecie Stranded Deepa, kolejny odcinek. I co mam robić? I to by było na tyle, do jutra, do farminga. Trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć!